Patrzcie, jaki słodziak tutaj leży. Oj, przepraszam. Cześć, słodziaku. Tu ma swoją zabaweczkę, którą mi taka znajoma behawiorystka poleciła, właśnie kulki, więc on sobie leży i co jakiś czas sobie tak... O, widzicie? Tak, już pazurek chodzi. Co jakiś czas... Wiem, że jest pod światło, sorry, ale tu inaczej nie mogę nagrać. Co jakiś czas sobie tą zabaweczkę tak właśnie pyka. Tak? Dzisiaj się wyszalał z rana, Kirosław. Biegał tutaj, ścigałam go po domu, bo on uwielbia, jak go ganiam. Pokaż, pyszczek piękny. Pokaż, jaki ty jesteś piękny. Nie chcesz pokazać. No, w każdym razie, taki dzień dzisiaj zaczynamy. Kot? No popatrz się tutaj, wszyscy cię lubią. Wszyscy cię lubią. O, patrzcie, jaki piękny Kirosławek. Widzicie? Ogonek chodzi. Tutaj. Tak. Lekkie wkurzonko, ale to takie poranne. Właśnie sobie odebrałam moje zamówienie z YesStyle'a i już Wam nie pokazuję filtra do twarzy, no bo to jest ten, który najbardziej lubię z Neogena, już go odłożyłam, ale znalazłam na YesStyle'u, słuchajcie, coś takiego i to jest remover do tych koreańskich tuszów do rzęs. Bardzo jestem ciekawa, ileś tam różnych rodzajów tam jest z różnych marek, ale ten miał bardzo dobre opinie i to jest właśnie taki remover, no do usuwania właśnie tych mocnych koreańskich tuszów, także przetestuję go i zobaczymy, jak on się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie fajny i że nie będzie podrażniał oczu, bo no właśnie, te tusze są strasznie trudno zmywalne takimi naszymi europejskimi, czy nawet i koreańskimi, słuchajcie, masłami do makijażu i oni mają właśnie, jak wyczaiłam, takie specjalne removery. Zobaczymy. Trochę ciemność, ale trudno. Właśnie, słuchajcie, chciałam Wam trochę o kosmetykach pogadać, bo ja lubię. Zużywam ten filtr z Beauty of Yozone i powiem Wam, że on jest fajny, ale na przykład nie zgrywa mi się totalnie z kremem. Mam taką małą próbkę z Mokosza malinowym. Świetny jest ten krem, bardzo fajny. Trochę się szybko twarz wyświeca przy nim, ale totalnie mi się to nie zgrywa z makijażem. W sensie jakoś tak dziwnie wygląda. Jak każdą z osobna tych rzeczy używam, każdej z osobna, to jest ok, ale tak razem to nie za bardzo. I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, że ostatnio się sfazowałam na Chloe Nomad. Nie wiem dlaczego, bo pamiętam, że jak kupiłam ten zapach, to no taki spoko, spoko, ale jakoś tak sfazował mnie ostatnio i cały czas go używam. No, widzicie, mogę Wam pokazać. Tu mam naszykowaną już maskę, bo chcę sobie dzisiaj zrobić, jak wrócę z kręcenia. Możecie sobie zajrzeć częściowo do moich kosmetyków, bo to jest szafka w łazience po prostu. Tak, tutaj mam naszykowane małą wersję Aqua Allegoria, tą mandarynkę i bazylię. I tu jeszcze stoi Dior Eau Fraîche bodajże. Tak, to jest ten zapach, który bardzo lubię. Moje bardzo rzadko używane serum do włosów Merher bodajże z Heritage Cosmetics. Tak, Merher, ale ja go używam do olejowania, ja nie używam nic na końcówki. Tutaj jeszcze mam ten filtr z Basic Lab'a. Powiem Wam, że gdzieś tyle go jest już i on jest airless. Także tutaj mam z Sensum Mare, który też no, w miarę lubię. No, one są znośne, no ale wiadomo, że te koreańskie są lepsze. Tutaj mam już naszykowane masełko do ciała Figa z Mokosza, bo widzicie, tu jest opakowanie, że tak powiem, które trzymam sobie, ale tutaj mam lotion do ciała Bursztyn i coś tam właśnie z Mokosza zmieszany z balsamem brązującym. To jest właśnie taki mój słoik, w którym mieszam różne rzeczy do ciała. Ja lubię sobie tak przełożyć. Tego też nie będę używać z tego słoika, tylko część sobie właśnie tutaj przełożę. O, kurczę. Super, spadła zakrętka. Część sobie tutaj przełożę i zmieszam z tym, bo teraz to zużywam akurat. To jest Only Bio Delight i to jest właśnie taki brązujący krem do ciała i twarzy. Do twarzy go nie używałam. Ma trochę dziwny zapach, taki średnio przyjemny. Tutaj mam cały zestaw próbek różnych, które dostaję przy różnych okazjach i antyperspirant. Tak, coś tu jeszcze stoi. O, jeszcze mam żel aloesowy, którego używam, ale bardzo rzadko jako podkład pod olejowanie, no bo ja rzadko olejuję włosy. To jest akurat Aromatica, świetna koreańska marka, taka droższa. I nie pamiętam, przy jakiejś okazji chyba dostałam ten żel aloesowy. On jest bezzapachowy, to jest fajne, jak nie lubicie. Tutaj mam różne frotki i tak dalej. I jeszcze Thermal Protection Spray. No, taki spray ochronny do suszenia włosów z Ladora. Także pokazałam Wam część. Tutaj jest zapas
peelingów tutaj są płatki z Cosrxa, które właśnie za jakieś 2-3 dni zacznę używać, bo kończę teraz z Heimisha. Tutaj mam maskę już wystawioną, żeby sobie ją później na wannę wyciągnąć. Jakieś takie maski, wiecie, tutaj są płatki też te, nie płatki, tylko takie naklejki na sywki, może tak? Tak, i tutaj mam różne zapasy moje. Tu jeszcze kosmetyczka. Wczoraj byłam się spotkać z przyjaciółką i miałam biżuterię założoną, więc sobie tutaj ją rozłożyłam, bo nie chciało mi się jej odkładać tam, gdzie mam biżuterię w ostatnim czasie. Trzymam i chyba sobie dzisiaj nawet założę te kolczyki. I ten łańcuszek z kółeczkiem, nie wiem, lubię. To jest od Ani Kruk biżuteria, ja bardzo lubię. To jest, Boże, nie mogę się wysłowić, srebrna pozłacana. O, także część mojej szafki zobaczyłyście. Aha, tu jeszcze mam krem chyba do rąk i stóp, albo do stóp, nie pamiętam do czego. Krem do dłoni, ale taki rozgrzewający z Eveline. Kiedyś go tam kupiłam, w zeszłym roku chyba. I go niedawno napoczęłam, no niedawno jak niedawno, gdzieś na wiosnę go napoczęłam. Właśnie w ramach ogrzewania się, ale w sumie go na razie nie używam. Wróciłam właśnie z nagrywania, słuchajcie, ostatniej części Zary w Bonarce i jest coś, co się wydarzyło. Coś, na co się zdecydowałam, czego bardzo się bałam i w ogóle jestem cała podekscytowana i niesamowicie się cieszę. Dużo stresu, dużo mnie to stresuje, ale zobaczycie co. Zresztą ja Wam pokażę w dzisiejszym filmie, jeżeli się uda, jeżeli będzie to możliwe od strony takiej, powiedzmy, nie stres, żeby nie było to stresujące. No to zobaczymy, co się będzie działo i na pewno będę dawała też update'y, co... No wiem, że to tak dziwnie wszystko brzmi. Pewnie zresztą zaraz to zobaczycie w filmiku, tak myślę, ale dla mnie to jest parę godzin czekania i tak dalej i w ogóle jestem cała w nerwach i niesamowicie się cieszę. Tak, mój makijaż z żółtymi kącikami oczu. I w ogóle jestem już cała taka zaczerwieniona z ekscytacji, ze wszystkiego. Ale zdecydowałam się na coś, nad czym myślałam już od lat tak naprawdę, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dzięki, Rosławku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A teraz pokażę Wam w ogóle paczkę, którą dostałam od Bonarki. Od Bonarki, naszej tutaj krakowskiej galerii, w której kręcę. I przyszły mi rzeczy kolejne z YesStyle'a, no bo tak jakoś zamówiłam, że tutaj dwie i tak dalej. Wiecie, tak to przychodzi później dziwnie. Także już Wam to wszystko pokazuję i na razie temat zostawiam. Muszę mieszkanie ogarnąć i w ogóle fajnie będzie, mam nadzieję. To mi przyszło z YesStyle'a, Some By Me, aż mi się głos trzęsie, Jezu, z ekscytacji, Some By Me, słuchajcie, cleanser taki do twarzy z serii Yuya Niacin, czyli z tej serii z cytrynowej. I tutaj mamy właśnie z Yui ekstrakt 11%, to jest cytryna po prostu, zdaje się, o ile dobrze pamiętam. I 1 ppm niacydamidu jednostkę. Słuchajcie, oni łączą w koreańskich kosmetykach, nie wiem czy to będzie widać. A nie, bo to jest poko- a nie, jest, dobra. Wiecie, że Koreańczycy potrafią połączyć kwas askorbinowy w podstawowej postaci. Nie wiem, czy akurat tutaj taki jest, ale oni go łączą z niacynamidem. U nas jest tak, żeby nie łączyć, bo się znoszą, ale jakoś w jakichś proporcjach to ogarniają i łączą. Mamy tutaj właśnie niacynamid 1% i jaką wersję tutaj mamy witaminy C? Kwas hialuronowy, askorbyl, sodium askorbyl fosfaty, coś takiego. Ale czy coś jeszcze jest? Tak patrzę razem z Wami na ten skład. Acid, ascorbic acid jest. A, tutaj mamy etylową wersję witaminy C, więc ona spokojnie się z niacynamidem łączy. Ale nie zmienia to faktu, że to, co Wam powiedziałam, jest prawdą, bo widziałam ostatnio w składach kosmetyków koreańskich, że połączone były te dwa składniki. I zamówiłam jeszcze filtr do twarzy, który ma bardzo dobre opinie. Już Wam mówiłam, że ten mój filtr z Neogenu, który najbardziej lubię, on jest świetny, tylko że on jest dosyć drogi i tak pomyślałam, że może popróbuję takich, które mają świetne opinie i zobaczymy, może znajdziemy coś tańszego. Ten kosztuje kilkanaście dolarów i to jest ze Skin Angel, tak, bo 1004 po koreańsku wymawia się tak, że to jest, brzmi bardzo podobnie jak Angel po koreańsku, więc ta marka nazywa się nie Skin 1004, tylko Skin Angel po prostu powinno się mówić. I tu jest
to filtr z kwasem hialuronowym, z tego co widzę. No zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzał. Na razie chcę skończyć ten z Beauty of Yozeon, którego używam, no ale to się okaże. I dostałam też taką przesyłkę reklamową z Bonarki, jak widzicie, bo w dniach, już sobie tam przeczytałam karteczkę, 21 do 28 zdaje się, będą tam imprezy. Tutaj mi jakieś napoje wysłali, orzeźki, dobra, z takim przystojniakiem. I gdzie ten list jest? Jeszcze jakąś taką torbę na zakupy reklamową. A, takich toreb to nigdy za wiele. I wiem, że oni od 21 do 20 z kim jak nie z nami. O, z Kim and Summer. To jest fajne. Ja byłam na tym kilka razy. Oni wyciągają taką jakby podłużny, tam jest woda i tak dalej i można się ślizgać. Dziwne to jest, ale ciekawe. Widziałam, że dzieciaki się bawiły. Pamiętam, że w tamtym roku był jakiś poczęstunek. Osa mnie ugryzła, o, też mi się teraz przypomniało. I oni to będą prowadzić. To będzie wszystko od 21 do 28 sierpnia. Tak, dobrze mówiłam. Także fajnie zajrzeć, powiem Wam. Można tam było usiąść w tamtym roku. Były leżaczki, właśnie była jakaś muzyka. Było bardzo przyjemnie. Poczęstunek, jakieś ciasto, pamiętam. Także fajna zabawa dla dzieciaków przede wszystkim. Mogą się pobawić. To Wam chciałam pokazać. To mi właśnie wysłali taką informację, no informację prasową. No, także to Wam chciałam pokazać. I słuchajcie, to jest ta niespodzianka. To jest Maciuś. Poznajcie Maciusia. Z Ktozu w Krakowie. Maciuś. O, Maciuś wstaje pierwszy. O matko. Jejku, Maciuś, słuchajcie, jesteście świadkami tego, że Maciuś wyszedł. 2 godziny tam siedział pod łóżkiem u Miłosza i pozwala mi się głaskać. Boże, Maciuś, o matko ty moja. Maciuś, zaraz Wam o nim opowiem. Piękny kocur, jest większy od Kirosława. Mogę go głaskać, daje się głaskać. Jejciu, przepraszam, ale to jest... Siedział tam pod łóżkiem. Boże, siedział pod łóżkiem wcześniej i się bał. I się łasi. Poznajcie Maciusia. Nie zmieniam mu imienia, bo to jest 13-letni kocur, którego dzisiaj adoptowałam właśnie z Ktozu na Floriańskiej. Trafił na okno życia, umarła jego właścicielka i słuchajcie, Maciuś no, stracił panią po prostu. Pani umarła, tak jak tutaj można wywnioskować, mieszkanie łatwiej zająć się mieszkaniem po rodzinie niż kotem. I Maciuś 13-letni trafił do okna życia i dzisiaj przyjechał do nas. Słyszeliście Kirosława, łasi się do mnie. Słyszycie Kirosławka, który bardzo się bałam, że Kirosław będzie agresywny do niego, że będzie go atakował, Maciusia. A tu się okazuje, że niestety jest zupełnie na odwrót. O, Maciuś właśnie zaczyna syczeć. Jest tak, że niestety to Kirosław strasznie, tu jest ręcznik Maciusia z jego pojemnika, że Kirosław strasznie do Maciusia chce, ale Maciuś go nienawidzi. Czystą nienawiścią, boi się, syczy. No i niestety, niestety będę musiała ich jakoś pogodzić, chłopaków dwóch. O, słyszycie? Warczy. Daje się głaskać, ale warczy. Bardzo warczy, bardzo syczy na Kirosławka, a Kirosławek strasznie do niego chce. No po prostu mało się nie zsiusia pod tymi drzwiami. Tak bardzo chciałby towarzystwa właśnie Maciusia, więc poznajcie Maciusia, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Maciuś z nami będzie jak najdłużej, no bo jest to stary kot po prostu. 13-letni kot to już jest stary kot. Patrzcie, jak to się łasi pięknie. Miłosz jest u dziadków, więc jego pokój jest wolny. Jego pokój jest wolny i kot po prostu może się tutaj przyzwyczajać do nas i do otoczenia. Boże, jak on chce być głaskany. Jak on się łasi. Boże. Jaka przylepa. Patrzcie Państwo. Tutaj ma ręcznik ze swojego transportera, jeszcze ze swojego domu.
Tutaj mu dałam podusie z walerianą Kirosławkę. No jest cudownie. Trochę się boję, trochę się stresuję, bo to jest tak, wiecie, dla mnie jak posiadanie drugiego dziecka, ale on widzę, że myślę, że może szybko się przyzwyczai. Popatrzcie, popatrzcie na to, Boże. Widzicie to ze mną po raz pierwszy. Widzicie coś, co się dzieje po prostu na bieżąco, na żywo, pierwszy raz. Kocie, lubisz tutaj za uchem? Także mam teraz dwóch chłopaków kocich. I tylko mam wielką nadzieję, żeby oni się dogadali. Także, no, przylepa. Miejmy nadzieję, że się dogadają kocury. Obaj są wykastrowani, więc nie powinno być jakichś strasznych problemów, ale no, nie wiem, to na pewno trochę potrwa. Dzień numer dwa. I właśnie rozmawiałam z taką znajomą behawiorystką odnośnie tego, jak te koty tam, wiecie, ogarnąć. Widzicie, Kirosławek tutaj sobie śpi na materacyku. I generalnie dzięki, Klaudia, od razu Ci dziękuję. Klaudia jest w ogóle moją znajomą, którą poznałam przez internet. I nie wiem, czy wiedziałyście, to może się komuś teraz też przydać. Ja się dowiedziałam i się podzielę, że jest coś takiego jak zapachy. Znaczy, no, wiadomo, że są zapachy, ale generalnie Maciuś nie zna zapachów. Ma swój zapach, wszystkie obce zapachy będą go stresować. To jest logiczne, to wszyscy wiemy. Ale Klaudia mi powiedziała ciekawą rzecz, żeby sobie tak zobrazować, że jeden z kotów ma biały zapach, biała plama, drugi ma czarny. I te zapachy muszą się wymieszać w zapach stada, w zapach szary, więc Maciuś na razie musi być zamknięty przez parę dni, żeby sobie wytworzył tam swój mocny zapach, przyzwyczaił się do tego, co już tam w pokoju jest. I dopiero po paru dniach te koty mogą, wiecie, zapachowo wchodzić w interakcję, czyli mogę przenosić zapachy, żeby właśnie tworzyć ten szary zapach. I to wszystko w ogóle długo trwa, taki proces, znaczy długo trwa, no można chałupniczo, ale żeby to było na zasadzie skojarzeń pozytywnych, to może potrwać długo. Czyli na przykład Maciusiowi muszę tworzyć pozytywne skojarzenia na tej zasadzie, załóżmy, z zapachem Kirosława, że jak będę szła z zapachem Kirosława, to muszę robić coś, co sprawi Maciusiowi przyjemność. Czyli z tego, co widzę, że on jest przylepą, na przykład będę go głaskać przy tym zapachu. Kirosławkowi też muszę tworzyć, na przykład przynosząc zapach Maciusia, dać mu jeść albo jakąś tam zabawkę, którą lubi. Czyli generalnie na tym to będzie polegało. Wiem, że wyglądam niepięknie, ale to standard. Ja lubię w tych vlogach do Was tak gadać totalnie. Jestem w trakcie pielęgnacji, nagrywam teraz do okna, mam nałożony tonik na twarzy tylko. W tym świetle niesamowicie widać, popatrzcie, tą melasmę, te przebarwienia. Byłam ostatnio w ogóle u dermatologa i to nie, tego się nie da usunąć, to już tak będzie. Tylko można to ewentualnie rozjaśniać. Także już, że tak powiem, po 30 roku życia pani dermatolog mi powiedziała, że ona sama ma przebarwienie, że po 30 roku życia, no niestety już takie rzeczy się zdarzają. Tu mam jeszcze plasterek przyklejony taką okrągłą naklejeczkę, bo mi się jakiś syfolek robi. Śmieciarka, słyszę, piszczy, pipczy, bo przyjeżdża. Także taki update koci Wam chciałam dać i jeszcze popatrzcie, co mi się dzieje w ogóle. Przypuchły mi znowu oczy i tutaj mam takie zaróżowione i to swędziało mnie od wczorajszego wieczora i zaczynam się zastanawiać, ale głośno ta śmieciara, sorry, zaczynam się zastanawiać, czy to czasami nie jest kwestia pianki do mycia twarzy, której używam, bo ta pianka to jest element łączący oba razy, kiedy coś mi się dzieje na powiekach. Myślałam, że to może płyn do demakijażu, ale coś wydaje mi się, że ona jest jakaś taka może za ostra, nie wiem, bo wczoraj używałam tego removera do właśnie do koreańskich tuszy. Tuszy czy tuszów? Do koreańskich tuszy. Tuszów, chyba tuszów. I poprzednim razem używałam czegoś zupełnie innego i podobne rzeczy mi się działy, więc nie wiem za bardzo, co jest grane z tymi moimi powiekami. Po prostu nie wiem. Także dzisiaj miałam może jechać nawet do galerii nagrywać, no ale jest Maciuś, więc i tak bym nie pojechała. Myślałam, że może coś nagram w domu. Takiego, wiecie, na tle i tak dalej, ale musiałabym robić makijaż, a nie chcę, więc znowu będę musiała
poczekać, myślę, z 2-3 dni, aż się to uspokoi. Natomiast mam naszykowane dla Was trendy, mam haul kosmetyczny i mam jeszcze jedną Zarę, więc myślę, że spokojnie te 3 dni no, będę musiała sobie poodpoczywać z tymi oczami i nagrywać ewentualnie właśnie tylko tego vloga. Jeszcze mam w planie, nie wiem, czy dzisiaj to zrobię, ale jadę na wesele za jakiś czas. I mam mnóstwo tych takich weselnych sukienek, natomiast nie wiem, czy ja w którąś wejdę, więc nie wiem, czy sobie nie popatrzymy razem na te sukienki i nie będziemy wybierać odpowiedniej kreacji dla mnie na wesele, jako gość oczywiście, no. Także na razie tyle update'u z dnia dzisiejszego, zobaczymy, czy dzisiaj pomierzę te sukienki jeszcze. Mam też siedzieć z Maciusiem i spędzać z nim czas, więc pewnie do niego zaraz pójdę. Kolejny dzień, słuchajcie, update. Zacznie się zaraz, znaczy zaraz, za niedługo trzecia doba Maciusia u nas. I powiem tak, no po tej rozmowie z behawiorystką rozdzieliłam koty, ale Kirosław bardzo do Maciusia chce. On potrafił w nocy usiąść pod drzwiami i tam, wiecie, tak ćwierkać do Maciusia. No i tam słyszałam jakieś syki ze środka, no więc Maciuś dalej się boi, ale jest postęp, bo dzisiaj Maciuś chce wychodzić z pokoju. Kierosław właśnie się tu kręci przy mnie i rzeczywiście zamykam drzwi do dużego pokoju, zamykam tu Kierosława, bo on sobie drzemie. On w ogóle, wiecie co, jest niewzruszony, mam wrażenie. W sensie, tak, nie wyszedł ze swoich rutyn, robi to co zawsze, śpi spokojnie z brzuszkiem na wierzchu, więc czuje się bezpiecznie, nie czuję się jakoś Maciusiem zagrożony. No i jak na przykład dawałam Maciusiowi jeść dzisiaj, zaczął jeść, słuchajcie, tak. Dopiero dzisiaj zaczął jeść. Wczoraj wieczorem już troszeczkę jadł, bo on ma taki ręcznik, który przyjechał jeszcze z jego domu i nie chciał mi jeść w ogóle z miseczek, więc przesypałam część karmy takiej suchej na właśnie na ten ręcznik i zaczął jeść. Więc ten ręcznik jest na biurku teraz u Miłosza w pokoju, bo Miłosz jest u dziadków, więc mam miejsce po prostu, żeby oswajać Maciusia. Ręcznik jest na biurku i na biurko też mu przestawiłam jedzenie i dzisiaj zaczął jeść też mokrą karmę wreszcie. Nie chciał jeść tej, co Kirosław tak lubi. Musi mieć inną, więc zaczął jeść. Teraz mu przed chwilką dodałam jeszcze, bo widziałam, że zjadł wszystko. No i generalnie Maciuś sam chce wychodzić. Jak tutaj przymknę drzwi do pokoju dużego, to otwieram drzwi właśnie do Miłosza i Maciuś sobie wychodzi. Chodzi sobie, poszedł sobie do kuchni i ja teraz akurat byłam w łazience, zamknęłam drzwi, suszyłam włosy na takim niskim, wiecie, nawiewie, żeby to głośno nie szumiało, żeby go nie stresować. W ogóle nie włączam odkurzacza ani robota sprzątającego przez Maciusia. No i właśnie zamknęłam się w tej łazience, on widziałam, że tam chodził, poszedł sobie do kuchni, w końcu poszedł do pokoju. Jak wyszłam z łazienki, to już widziałam, że siedzi z powrotem na biurku i nagle miska jest pusta, więc dałam mu jeść. Taki update dzisiaj dla Was właśnie. Umyłam włosy, zaraz sobie zrobię pielęgnację i nie zebrałam się wczoraj, powiem Wam, do tego mierzenia tych sukienek, bo w końcu przyszedł do mnie mój brat, no i też tam zaglądał przez okno z balkonu do Maciusia. Maciuś się go trochę bał, ale też mój brat się zakochał w nim. I tak, no na razie z kotami spokój. Maciek syczy, Kirosław bardzo do niego chce, ale to jest też takie, wiecie, chce, on by chciał tam wejść i tak dalej, ale no zobaczymy. Na razie mieszam zapachy, tak jak mi powiedziała Klaudia. I co? I zrobię sobie zaraz pielęgnację, muszę pomierzyć te sukienki, ale wiecie co? Muszę sprawdzić, czy coś będzie na mnie dobre, ale nie będziemy robić takiego mierzymy, nie będę ustawiać światła, kamery i tak dalej. Ja po prostu wezmę lustro i z telefonu będę Wam pokazywała te sukienki i będę je sama oglądała. Wezmę sobie drugie lusterko, żeby móc się też od tyłu zobaczyć. To jest vlog. Ja nie... To znaczy tak, no mogłabym i tak wplotłam na przykład w pierwszym vlogu, nie wiem co wolicie, czy wolicie tak totalnie natural, czy chcecie, żeby były takie elementy bardziej ze studia, powiedzmy, nagraniowego, no bo ostatnio jak mierzyłam jakieś sukienki, gdzie my to byliśmy, w Reserved, jeszcze jak byłam u rodziców, to wplotłam coś takiego, ale nie chciałabym tak wplatać takiego typowego mierzymy, wiecie, z ustawionym światłem i wszystkim, tylko jak coś mierzę, no to właśnie tak Wam pokazać z ręki. Chciałabym właśnie te vlogi, żeby jak już je nagrywam, bo wiem, że niektórzy czekają,
powiedziałam, że nie będą często, więc no nie będą często, to chciałabym tak nagrywać, wiecie, totalnie naturalnie. Nie mogę zrobić żadnego makijażu kompletnie dzisiaj i nie wiem, ile to potrwa, bo jeszcze bardziej mi powieki zapuchły. Pokażę Wam to z bliska, widzicie? Mam tutaj takie zaczerwienione. I jeszcze rozkminiłam, że nie tylko żel do mycia twarzy, to jest jedyna rzecz, która łączy te momenty, kiedy mi się to stało. Też serum z witaminą C, z tego, jak to się nazywa, Ole Henriksen. I pierwszy raz przy Ole Henriksen właśnie mi się to zdarzyło, że strasznie mnie piekły oczy po nałożeniu kremu z Ole Henriksen tego pod oczy. Tutaj mnie wszystko piekło, pamiętam, i później mi się zrobiła taka reakcja. I w ten dzień, teraz ostatnio, z kolei nałożyłam sobie serum też tutaj na oczy, więc możliwe, że to jest jednak to, że może za mocna jest ta witamina C w tych kosmetykach, żebym mogła je tak bezkarnie, jak mocno oczyszczę na przykład oczy, żebym tak bezkarnie mogła je stosować, więc kremu pod oczy z Ole Henriksen teraz używam tylko tutaj pod oczami i nic się nie dzieje i używam go cały czas. Natomiast serum omijam po prostu całkowicie okolice oczu, bo wiecie, ja tak robię czasem, że nakładam jadę ze wszystkim tutaj na powieki pod oczami, kremy i sera. Ale możliwe, że to jest to, no nie wiem, na razie nic nie nakładam. Jakbyście miały jakiś patent taki, czytałam, że może świetlik, ale to jest generalnie skóra, to nie jest w środku oka. Jakbyście miały jakiś patent na właśnie takie reakcje, to możecie mi podać. I to nie jest żadna alergia taka od pyłków, kwitnienia, czegoś i tak dalej. Ja nie mam takich alergii. Ja mam alergię tylko na koty. Znaczy tylko na koty, psy, chomiki, czyli wszystkie zwierzęta, które miałam w życiu. Ja mam na zwierzęta alergię, ale tak mi wyszło w testach. Natomiast tak realnie nie mam żadnych skutków tej alergii. Nic mi się nie dzieje takiego. A od dziecka mam te zwierzęta, więc myślę, że to było na zasadzie, że gdzieś coś tam wykrywa, ale tak naprawdę to jestem, wiecie, jakoś tak nabyłam może odporność, bo nigdy mi się nic od zwierząt nie działo. Pamiętam, że ja się strasznie zdziwiłam. To jeszcze w liceum chyba robiłam te testy, czy nawet może to był koniec podstawki. Ja się strasznie zdziwiłam, że w ogóle jakakolwiek alergia mi wyszła, no bo ja nie jestem alergikiem. Jedyny raz miałam, pamiętam, to było przed Wigilią parę lat temu, dostałam na jakieś tam mocniejsze przeziębienie czy zapalenie oskrzeli. Dostałam, chyba to był turbuhaler się nazywało, ale nie jestem pewna, coś ze sterydem i dostałam po prostu takiej swędzącej, nawet nie wysypki, tylko takie, to się nazywa jak, nie różyczka. W każdym razie miałam pełno różowych plam i to nie były kroski, tylko mnóstwo takich kropek wszędzie na całym ciele i nieprzytomnie po prostu to swędziało i pamiętam, że wtedy pojechałam na pogotowie jeszcze z tatą i dostałam jakiś tam zastrzyk odczulający i przestałam brać ten lek. Także to była taka moja jedyna reakcja mocno alergiczna, a tak ja nie mam alergii, ani żadnych pokarmowych, ani właśnie nie mam żadnych reakcji na zwierzęta. Ja mogę być cała w sierści, wiecie, całować, przytulać i tak dalej twarzą i nic mi się nie dzieje, więc to też tak jest, że czasami ludzie nie chcą mieć zwierząt, bo im w testach wychodzi alergia, a to warto sprawdzić. Dobra, słuchajcie, kończę teraz na razie, tak chciałam Wam zupdate'ować z rana, idę sobie nakładać pielęgnację. Ostatnio nie nakładam po domu filtrów, mimo że mam tutaj okno i po południu jest słońce, to je po prostu zasłaniam, rolety ściągam i nie mam ochoty na filtry po domu tak za bardzo. Także na razie taki update, jak się zbiorę do tych sukienek. Jest 11, wrzuciłam dla Was film dzisiaj, drugą część, nie, przepraszam, czwartą, ostatnią część przeglądu tej kolekcji przedjesiennej Zary. I co, jeszcze muszę ogarnąć opisy i wszystko na film na jutro. Jutro będziecie mieć haul kosmetyczny. No i jakoś się wezmę za te sukienki. Chciałabym dzisiaj iść z moim bratem do kina. Tak sobie wczoraj gadaliśmy, jak był. W ogóle jeszcze jedna ostatnia rzecz. Nie wiem, czy mi bateria nie padnie, bo miałam 6%, jak zaczęłam nagrywać. Wczoraj pierwszy raz w życiu jadłam ramen. Z Ramen People tutaj w Krakowie. Podobno jakiś taki super mój brat przyniósł, właśnie kupił, bo pamiętał, że nie jadłam. Stwierdził, że zamówi, to sobie zjemy. Ej, to jest rosół z wkładką dla mnie. I tak szczerze, ja nie lubię rosołu. A dla mnie to jest taki rosół, sojowy rosół
z wkładką. Nie zachwyciło mnie ramen. To nie są moje smaki. Dobra, słuchajcie, kończę na razie. Zostało mi w sumie jeszcze 3% baterii. Czekajcie, sięgnę i pokażę wam kupio. O, 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 już się zaczyna. Kupiamki. Au! Ale puść pazurem. Hej, pazurem nie wolno. Muszę mu obciąć chyba. Kupiłam taką zabawkę dla Kierosława. To jest jakieś takie drewienko, takie jajko z takiego drewienka, które ma być zastępstwem koci miętki. Tylko nie zapamiętałam nazwy, a wyrzuciłam opakowanie. Ale to nie jest waleriana. I takie z piórkami. On po prostu pokochał od pierwszego wejrzenia. Miłość od pierwszego wejrzenia była, także chciałam wam pokazać. O, właśnie tak się bawi. Taki kocur. Dobra, teraz już kończymy. Jesteśmy troszkę u Maciusia. No, czujesz krem, tak? Tam mikrokosz na śmieci Miłosza. I jesteśmy u... O, co się stało? Jesteśmy u Maciusia. Widzicie, tutaj mu postawiłam miseczki, na ten jego ręczniczek wysypałam trochę jedzenia. Tutaj widzę, że Wirek naniósł, bo się załatwił pierwszy raz. Tak? Piękny kocurek jesteś, piękny. No, przyszłam tutaj do niego. Będę teraz tutaj siedziała, walnę się na łóżku Miłosza. Trochę. Widać, że stary, nie? Taki dziadziuś. Walnę się trochę na łóżku Miłosza, żeby się mógł do mnie przybliżyć, bo on jak się kładę tutaj, to przychodzi od razu i się kładzie koło mnie. Także, żebyśmy trochę tej więzi na... I już jest, słuchajcie, już przyszedł, jak się położyłam. Już przyszedł kocur. Będziesz mnie wąchał i buckał się, tak? Już do nas tutaj przyszedł. O. Blisko twarzy. Trzeba podejść. Taki kocur. Cały czas ma tutaj jakiś brudek, ale nie chcę mu tego doczyszczać, bo się boję, że się zdenerwuje. Nie chcę go stresować. Taki kocur jestem. Patrzcie, łapką mnie dotyka. To jest moja twarz. Tak. Niesamowity, jest słodki. Wczoraj jak go przestałam głaskać, to właśnie, o, znowu łapka idzie na moją twarz. Co ty chcesz, buziaczki? Patrzcie tutaj. Czekajcie, żebyście widzieli kocią mordkę. Jest tutaj kocia mordka. I się położył ze mną, przytulił się do mnie. I sobie leży. On musiał być nauczony tak leżeć na boku, bo zawsze się na boku kładzie. Dobra, nie wiem, nagrywam, a nie widzę jak, więc się wyłączam na razie. Dobra, sukienka numer 1 wygląda tak. I w sumie tak pierwsza, którą założyłam, a wydaje mi się, że jest w miarę spoko. Tak jak patrzę też, jak się tam w lustrze odbija, to wygląda fajnie. Tylko ja nie wiem, czy ja bym miała do niej buty. W ogóle zmieściłam się w nią, to jest ciekawe. I trochę jest luźna w biuście jeszcze nawet, mimo że mam biustonosz, a ona ma miseczki. W takim bladym kolorze. No jest spoko. Ja szczerze mówiąc mam ochotę na czerwoną sukienkę, ale czerwonej sukienki na wesele tak głupio jest zakładać, bo na przykład na zdjęciach, jak są później zdjęcia, to ten czerwony się bardzo rzuca w oczy i przyćmiewa pannę młodą, więc jest to taki trochę weselny savoir vivre, żeby nie być zbyt wyrazistym. Ja bym ewentualnie się chciała do tego stosować. Także to jest sukienka numer 1. To ja taka easy peasy. Wiecie co, ja nie mam takiej manii strojenia się na czyjeś wesele, tak jakby, żeby wyglądać w miarę schludnie po ludzku i nic więcej mi nie trzeba do szczęścia. Tylko jeszcze tutaj się zastanawiam, jakie buty. Długość jest taka trochę przed kolano. Zastanawiam się, które buty bym mogła założyć, ale to już będzie zupełnie inna historia. Także to jest numer 1. No i oczywiście wy mi dajcie znać, która ewentualnie według was jest najfajniejsza. Dobra, zobaczymy drugą. I to jest druga. Ona, o, widzę, że prześwituje, ale to puchalka. Ona jest żółta i to nie jest do końca mój kolor, ale taki typ urody się broni z takimi sukienkami. Widzicie? Taka do ziemi tam z tyłu też widzicie, jak się odbija w drugim urąbanym zdeczka lustrzeniem, które się jest urąbane. Taka na jedno ramię. Tutaj co prawda mi wychodzi ta blizna, którą mam, ale tak w sumie to też mam to totalnie gdzieś. One są z metkami jeszcze, nie wiem czy wszystkie, czy nie wszystkie, ale są z metkami. Tak wygląda, no tak, tutaj zdecydowanie półhalka by do niej siadła. I taki kolor się obroni, jak będę miała czerwoną albo jakąś fuksjową pomadkę, albo różową, taką mocniejszą, to wtedy dobrze karnacja wygląda.
I nawet do tej miałabym buty Melisy Lady Dragon, takie żółte właśnie w kolorze mango. Nawet w tej się lepiej czuję, tylko ja nie wiem, czy teraz się chodzi na wesela w takich długich sukienkach, takich... No nie wiem, to możecie wy mi napisać. Taka, widzicie, spróbuję się wam tak bardziej w całości pokazać. Mam jeszcze taką, tylko ta ma dosyć głęboki dekolt tutaj i on jest luźny. I na plecach też ma głębszy dekolt. I tutaj z tym biustonoszem, który mam teraz, to biustonosz mi wystaje i z przodu, i z tyłu. Tutaj do tej mam wrażenie, że mogłabym mieć na ramionczkach nawet biustonosz. Mam taki właśnie bardziej wycięty, takie bardziej wycięte, ale no nie wiem, z tyłu. Tak to wygląda tam z tyłu, możecie zobaczyć tutaj mój bałagan. Więc ta jest kolejna, też jest taka długa, tylko że właśnie w takiej bladej zieleni. Taka, ale ta niestety jest za mała, nie mogę jej dopiąć. Taka, no fajna. Nie pamiętam skąd ona była, czy z Shina jakiegoś, czy skąd. Ona chyba jest nawet taką Hiszpanką. Ona jest już troszeczkę krótsza, no tylko że jej nie dopnę. I tu jeszcze taka, w takim odcieniu teal, tak, to lustro jest brudne, już teraz widzę, taka teal, ona jest trochę ciasna, w sensie dopięłam ją, ale mam wrażenie, że widać, że jest troszeczkę ciasna tutaj w talii, o tutaj, kurde, ale usyfiłam to lustro. W sensie ja je próbowałam wyczyścić, właśnie wysprzątać, dlatego jeszcze nie kupiłam tej ściereczki z Weledy, czy Weledy, którą mi tam polecacie, chyba z Weledy. No właśnie, taka. W sensie ona nie jest za ciasna, jak w niej jestem, to też jest taka długa, na ramionczkach z trójkątnym dekoltem. I tutaj już na przykład ja z góry widzę biustonosz, ale tak na wprost go nie widać. One wszystkie ładnie leżą na brzuszku, tak maskują brzuszek. Jak na razie ta pierwsza i ta żółta takie są najbardziej. W sensie nic nie wychodzi w nich i tak dalej. Ale wszystkie są ładne, tak naprawdę. No i ta czerwona. Ona akurat jest najpiękniejsza, tylko że też jej już nie mogę z tyłu dopiąć. W sensie jakby mi ktoś ją dopiął, to by była dopięta. Dałoby się, ale sobie nie mogę poradzić sama, tak wiecie, żeby ją naciągnąć tutaj z tyłu porządnie i połączyć to zapięcie. No ta jest najfajniejsza, wydaje mi się. Tak do rozpuszczonych włosów, coś na szyję, wygląda tak naprawdę zjawiskowo. No ale no, boję się, że mogłabym się męczyć w niej. Boję się, że mogłabym mi strzelić na zamku albo coś. No też taka długa. I jeszcze jedna długa. Ta już jest dopięta wszędzie. No to jest taka dobrze leżąca sukienka, mam wrażenie. Chociaż widzę, że też mi trochę biustonosz tutaj wystaje. No ale to okej. Okay. Nie ma tragedii. Tak mi się wydaje. Chyba jednak ta żółta rzeczywiście jest najlepsza. Bo ta fioletowa jest spoko, ale jest taka... No nie wiem, chyba najlepiej się czuję w tej żółtej. One wszystkie są strasznie podobne, bo to są w ogóle szyte na wymiar. Tak, część to były dwa albo trzy filmy, które kiedyś robiłam z takim sklepem, który szyje właśnie takie suknie imprezowe lata temu. I właśnie niektóre, te, w które nie weszłam, są z pierwszego filmu, który razem z nimi robiłam, a te, w które wchodzę, są z drugiego i z trzeciego, albo z drugiego, bo nie pamiętam, czy to były dwa czy trzy filmy. No nie wiem, tak ta wygląda z przodu, z tyłu. No ten kolor jest troszeczkę dla mnie przytłaczający, zresztą ten żółty też. Ale chyba tak na tą porę roku, no najbardziej jednak ten żółty będzie pasował, tylko będę musiała zrobić trochę mocniejszy, taki bardziej wyrazisty makijaż. Co sądzicie? Jeszcze to, jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj mam. Jeszcze mam taką złotą ombrę, ona jest cała z cekinów. Coś takiego, patrzcie. To też zależy od pogody, nie? No ta już jest taka strojna i rzucająca się w oczy, ale powiem wam, że mi się podoba i nawet się, kurczę, dobrze w niej czuję. Mimo, że nawet brzuszek mi może w niej znać trochę, ale no nie wiem, jakoś tak nie czuję się w niej źle po prostu. Mogłabym w niej w sumie też iść. Zależy też, jaka będzie pogoda, bo jakby na przykład było troszkę chłodniej, to ona by była okej. Okay. Natomiast jakby było 30 stopni, za tydzień, nie wiem, no to mogłoby mi być gorąco po prostu tutaj. Ale ja też nie jestem osobą, która będzie tam, wiecie, wytańcowywać nie wiadomo co. Więc w sumie to też jest spoko. Nawet mi się podoba. Dziwne, no bo ona jest taka, wiecie, sylwetkowo przylegająca, ale fajnie się w niej czuję. Nie ma tragedii chyba, nie?
Mam jeszcze taką. Tylko ta ma wbudowane miski i w ogóle mogłabym ściągnąć biustonosz, a ja mam biustonosz, dlatego mi się tak trochę tutaj zwija wszystko bardziej, bo po prostu biustonosz mi chyba zwija. Tak, bo tu mi się biustonosz kończy, robi mi się fałdka przez to. Ale jeszcze mam taką. Tak z przodu jest tak wykończona, a z tyłu mamy tam, nie wiem czy w lustrze widzicie, taką siatkę. Aczkolwiek jest to troszeczkę takie drapiące, ale nie ma tragedii. Coś takiego, też długą, tylko że w turkusie. Także doradzajcie, słuchajcie, doradzajcie, bo ta też wchodzi w grę. Jeszcze mam taką długą, czarną i ona jest... Czekajcie, bo coś tu się zwija. Aha, tu jest zamek, dobra, trzeba to podciągnąć wyżej chyba. Ona jest cała zdobiona takimi jakby cekinami, cyrkoniami. No taka wyszywana po prostu. Tak, i ona wygląda tak. Plecy ma odsłonięte, więc jest taka... Mniej skromna, powiedziałabym. Tam z tyłu widzicie, jak to wygląda. Ale ogólnie jest taka bazowa, tylko że ona drapie, mam wrażenie, że już nie... O, patrzcie. Już mam tak, że chyba ona odpada. Piękna, ale zbyt drapiąca. O, ta też jest wygodna i fajna. Taka na jedno ramię, dół jest fioletowy, a góra jest szara i tutaj jest w tym w środku taki cekinowy biustonosz. I tutaj też już mam gotowe miski, więc nie musiałabym mieć biustonosza po prostu do niej. To tam się turla tak. Aha, jakieś cekiny odpadły. Nie wiem, co to za cekiny, czy to od tego, czy to od czegoś innego. No w każdym razie taka długa, też długa, z fioletem, dwukolorowa i tutaj ma taką aplikację. Ta też mi się podoba. W tej też wydaje mi się, że spoko wyglądam. Dobra, jeszcze taka, ale w tej to już się nie dopięłam z tyłu za bardzo. Znaczy, znowu, może jakbym się ścisnęła, to bym się dopięła, ale to już by było niewygodne. To też pamiętam z pierwszego, że to było z Ever Pretty, a jedne są z Ever Pretty, jedna z JJ House. Tak, z dwóch takich sklepów. Jeszcze gdzieś miałam taką piękną sukienkę ombre, niebieski z granatowym, ale nie mam pojęcia gdzie. I jeszcze mam taką, ale ona jest zdecydowanie za odważna na wesele, bo tutaj po prostu wychodzi biust, musiałabym na tejpach przykleić i nie, nie poszłabym na wesele, na które idą moi rodzice i rodzina, wujki, ciotki w takiej wyciętej mocno sukience, także ta odpada. Dobra, więc tu widzicie cały teraz pierdolniczek łącznie z kierosławkową zabawką. I tak, zostaje do rozważenia ta. Stwierdzam, że turkusowa też nie, bo wydaje mi się, że ta siatka będzie mnie drapać, bo ona jest obszyta, więc ją odkładam do tych na nie. Zostaje do rozważenia ta. Ta miała za duży dekolt. Zostaje jeszcze ta i ta. To są sukienki, z których będę wybierać. Czyli ta pierwsza, druga, ta cekinowa i ta dwukolorowa. A tutaj w ogóle mam jeszcze marynarkę cekinową, ale to nie miałabym do czego założyć. W sensie, no nie pasowałaby mi kolorystycznie i też za dużo by się działo. Ale się zgrzałam strasznie tymi przymiarkami. Ja w ogóle potem chodzę w biustonoszu sportowym. Zgrzałam się okropnie. Tak, więc... Którąś z tych sukienek, ale chyba moje serce najbardziej bije dla tej żółtej, dlatego że mogę sobie Lady Dragony takie zestawić z nią właśnie ten mango z czerwonym serduszkiem i do tego czerwona pomadka. Zastanawiam się tylko, co z kopertówką, bo jakby było czerwono, też czerwona, to by było mocno przewidywalnie. Aha, możliwe, że ja mam nawet czerwoną kopertówkę cekinową, taką. Jeszcze się zastanowię. Chciałam tylko Was prosić o głosowanie. Dzisiaj jak wrzucam film jest co? Dzisiaj jest sobota teraz, czyli w niedzielę. To piszcie mi, bo w czwartek już jadę, bo w piątek mam wesele. Piszcie, którą byście wybrały na moim miejscu. No i ja oczywiście w którymś momencie tam Wam pokażę w końcu, co wybrałam. Także kończymy vloga, będę Wam update'ować na Instagramie na pewno, też Maciusiak i Rosławka, jak to się rozgrywa. No i widzimy się w kolejnym filmie. Nuda vlogi oczywiście będą powstawać, ale tak jak Wam mówiłam w dwóch pierwszych, nie będzie to częste na moim kanale. Raz na tydzień, półtora, dwa tygodnie, no bo też, wiecie, dużo innych, mniej nuda treści. Mam pomysły po prostu, żeby kręcić filmy i tak dalej, ale no jak chcecie mnie, widzicie, sotę i tak dalej, no to zapraszam Was na kolejne vlogi również. Pa!